Dzień dobry. Witam Was, kochani, dzisiejszego poranka. Chcę to uczynić słowami, które czytam z czwartej Księgi Mojżeszowej z rozdziału 23 i z Księgi Dziejów Apostolskich z rozdziału 4. Czy nie tego mam pilnować, aby mówić to, co Pan włożył w moje usta? Nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oba te teksty mówią o mówieniu. Nie możemy milczeć. Są takie sytuacje, kiedy trzeba zabrać głos. Są takie sytuacje, które wręcz wymuszają na nas to, żebyśmy nie byli biernymi gapiami, żebyśmy nie tylko przyglądali się temu, co dzieje się wokół nas, ale żebyśmy śmiało zabrali głos, żeby nasz głos mógł być słyszalny. Tego domagają się dzisiaj oba biblijne teksty. W Starym Testamencie czytamy: czy nie tego mam pilnować, aby mówić to, co Pan włożył w moje usta? Natomiast w Księdze Dziejów Apostolskich nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oczywiście chodzi tutaj o Bożą wolę. Chodzi o to, że jesteśmy świadkami zbawienia człowieka. Chrystus został nam dany, zmarł, zmartwychwstał, żeby naszym udziałem stało się życie. Nie tylko to życie na ziemi, ale życie wieczne. Nie ma większego wydarzenia w historii ponad to, kiedy sam Bóg schodzi na ziemię, żeby zbawić człowieka, żeby mu pomóc, żeby go wyrwać z tego kręgu śmierci. Jesteśmy zbawionymi. Pan Bóg jest tym, który nas zbawia. Czy mamy milczeć? Czy też powinniśmy być tymi, którzy mówią, którzy ogłaszają, którzy cieszą się, którzy żyją właśnie tym, że zostali zbawieni? Czy nie mamy tego pilnować, aby mówić to, co włożył Pan w nasze serca? A co Pan Bóg mówi? Nie bój się, jestem z Tobą. Przyszedłem do Ciebie, żeby Cię zbawić. Czyż nie potrzebujemy takich informacji, takich wiadomości? Wokół nas rozbrzmiewają głosy, które mogą wlewać w nasze serca trwogę, strach, niepokój, pytanie o przyszłość i o nadzieję. Jeżeli w wierze znajdujemy jakąś pociechę, to właśnie bądźmy tymi, którzy mówią, którzy nie milczą. Bądźmy tymi, którzy stoją na straży Bożego Słowa, żeby nie dać się przekrzyczeć tym, którzy mówią, że nie ma nadziei, że wszystko jest stracone. Pan Bóg do nas przychodzi i mówi: nie bój się. Zawsze, kiedy Pan Bóg objawia się człowiekowi, czy to jeśli czytamy na kartach Starego Testamentu, czy na kartach Nowego Testamentu, zawsze człowiek słyszy te słowa: nie bój się, jestem z Tobą, nie jesteś sam. Nie możemy więc nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Być może nie jesteśmy tymi, którzy, tak jak apostołowie, mieli ten przywilej oglądać Chrystusa, widzieć cuda, jakich dokonywał, widzieć miejsca i być uczestnikami Jego nauczania. Ale doświadczamy. Jesteśmy tymi, którzy przekonują się, doświadczając Bożego działania, doświadczając Bożej mocy. Czy mamy milczeć? Nie bądźmy tymi, którzy nie mają głosu, bo właśnie teraz powinniśmy mówić, bo teraz właśnie powinniśmy krzyczeć, bo teraz nasz głos powinien być słyszalny. Żeby nie okazało się, że wykrzyczeć potrafią ci, którzy czynią zło, którzy nie potrafią kochać drugiego człowieka ani jemu przebaczać. Dlatego właśnie dzisiaj, teraz nasz głos jest potrzebny, niezbędny. Nie bądźmy tymi, którzy milczą. Bądźmy tymi, którzy pilnują słowa, którzy to słowo zwiastują, opowiadają, zaświadczają swoim życiem. Bądźmy tymi, którzy doświadczają, słyszą
i mówią, przekazują dalej. Być może trzeba innych przekonywać. Natomiast nam trzeba być świadkami prawdy i miłości. Zostańcie z Bogiem. Niech Pan Bóg pobłogosławi nasze usta i nasz głos, aby był słyszalny w świecie. Amen.